Ewa Panasi, witam, zapraszam na informacje z regionu. Prezydent Bronisław Komorowski w Rzeszowie. Rzeszów ma, należy do tej kategorii miast, w której mieszkańców przybywa. Rusza budowa obwodnicy Brzozowa. 40 lat czekali wszyscy mieszkańcy na obwodnicę Brzozowa. Dziś jest ten wspaniały finał, radosny, myślę, dla wszystkich mieszkańców. Strefa ekonomiczna Dworzysko oficjalnie została otwarta. Zainteresowanie inwestorów jest bardzo duże. Na chwilę obecną mamy zarezerwowanych już 20, prawie 4 hektary gruntu. Stypendia motywacyjne dla krośnieńskich uczniów. Zawodowców jest 34. To są stypendia, które przyznają dyrektorzy szkół przy oczywiście wsparciu budżetowym miasta. Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Rzeszów, otworzył przebudowaną Aleję Wyzwolenia. To jedna z ważniejszych rzeszowskich arterii. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał, że stolica Podkarpacia ma ogromne szanse na rozwój. Widać to chociażby po tym, jak samorząd miasta potrafi dobrze korzystać z pieniędzy unijnych. Nowe inwestycje, wzrost liczby mieszkańców to zdaniem prezydenta Komorowskiego dowód na to, że Rzeszów jest miastem, w którym dobrze jest mieszkać. Rzeszów ma, należy do tej kategorii miast, w której mieszkańców przybywa. A tak już jest, że ludzie na ogół głosują generalnie nogami. Idą tam, gdzie jest dobrze. Tam się przenoszą, tam chcą mieć dzieci, tam chcą po prostu żyć i funkcjonować. Jestem więc przekonany, że to, iż Rzeszowie przybywa mieszkańców, a nie ubywa, jak w wielu innych rejonach Polski, w wielu innych miastach, to jest wielki, dobry dowód na to, że macie Państwo przed sobą równie dobrą perspektywę. Po przebudowie Alei Wyzwolenia powstały dwa dodatkowe ronda, które mają upłynnić ruch w tym newralgicznym miejscu Rzeszowa. Rozpoczęta ta inwestycja została 26 października ubiegłego roku. Została zrealizowana w ciągu jednego roku. Bardzo dziękujemy wykonawcom, projektantom za tak szybką realizację tej potężnej inwestycji. Przykrycie rzeki Przyrwy, budowa mostu na ulicy Warszawskiej oraz ciąg komunikacyjny. Przebudowa Alei Wyzwolenia kosztowała 67 milionów złotych. Inwestycja jest częścią większego projektu budowy systemu integrującego transport publiczny Rzeszowa, który kosztuje 415 milionów złotych. Projekt został dofinansowany z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Rozpoczęła się budowa obwodnicy Brzozowa. Będzie miała 3,5 km długości i będzie kosztować 72 miliony złotych. Na skrzyżowaniu z drogą do Przysietnicy, gdzie trasa zaczynać się będzie nowym rondem, wbito symbolicznie pierwszą łopatę. Po zakończeniu prac obwodnica Brzozowa rozładuje korki w centrum miasta i ułatwi dojazd podróżującym w Bieszczady. 40 lat czekali wszyscy mieszkańcy na obwodnicę Brzozowa. Dziś jest ten wspaniały finał, radosny, myślę, dla wszystkich mieszkańców, dla nas szczególnie, władz samorządowych, gminy Brzozów, radnych, wszystkich, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji. Miasto jest zablokowane dość często, szczególnie w dni targowe, w piątki, przed weekendami, w niedzielę, po zakończeniu weekendu, kiedy turyści wracają przez Brzozów w kierunku Rzeszowa, Warszawy i tak dalej. Mamy pełną blokadę. To jest bardzo uciążliwe. W ramach przygotowań do realizacji tej trasy inwestor, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wypłacił odszkodowania za ponad 270 działek, przez które trasa będzie przebiegać. Wykonawcą obwodnicy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. W trakcie realizacji będziemy dodatkowo tu zatrudniać przede wszystkim przewoźników, sprzęt tu miejscowy i już takie umowy mamy podpisane i będziemy maksymalnie wykorzystywać tu miejscowych i potencjał materiałowy i sprzętowy, betony i inne rzeczy będziemy tu od miejscowych producentów i wykonawców brać. Ta obwodnica razem z obwodnicą Sanoka, z drogą Zagórz-Komańcza, która już jest gotowa, tworzy zupełnie nowy trakt komunikacyjny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód zostanie oddana do użytku. To jest dobra inwestycja i dobrze, że to realizujemy. Natomiast problem jest troszkę teraz inny. Jak przyciągnąć turystów jadących w Bieszczady, żeby zajechali do Brzozowa?
Wykonawca inwestycji będzie musiał oprócz budowy drogi przebudować skrzyżowanie obwodnicy z trasami lokalnymi oraz wybudować chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną też dwa mosty i trzy wiadukty. Obwodnica kosztować będzie 72 miliony złotych. Ma być gotowa do końca przyszłego roku. Będzie miała 3,5 kilometra długości. Zakończy się w Chumniskach. W różnych częściach miasta Krosna pojawiły się niedawno banery informujące o tym, co w czasie kadencji Piotra Przytuckiego udało się w mieście wykonać. Obiecaliśmy i dotrzymaliśmy słowa. Według samego prezydenta są one swego rodzaju rozliczeniem, które ma pokazać dokonania poprzedniej kadencji. W nowej zaś Przytocki zapowiada. W kolejnej kadencji chcemy wykorzystać to, co zostało do tej pory zrobione. Myślę tutaj o zainwestowanych pieniądzach, chociażby w strefę inwestycyjną, specjalną strefę ekonomiczną, która funkcjonuje przy lotnisku. Chcemy z tego obszaru wycisnąć maksymalnie, ile się da, sprowadzić inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, dadzą szansę młodemu pokoleniu na pozostawanie w Krośnie. Chcemy zmodernizować lotnisko w Krośnie, tak by było ono również miejscem do prowadzenia biznesu, by sprzyjało rozwojowi biznesu. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez samorządne Krosno zaprezentowano również 42 kandydatów do Rady Miasta Krosna, 16 kobiet i 26 mężczyzn różnych profesji, lekarzy, nauczycieli, przewodniczących rad dzielnic i osiedli czy emerytów. W tym roku dokonaliśmy takiego odbudowania składu kandydatów na radnych. W ponad 50% są to kandydaci, którzy po raz pierwszy startują z nami w wyborach samorządowych i jest wiele osób młodych, wiele osób bardzo kreatywnych. Połączyliśmy zaangażowanie w działalność społeczną, w rozwój własnych pasji z przedsiębiorczością i z doświadczeniem samorządowym. Hasło wyborcze tego komitetu w prowadzonej kampanii to słowa: wspólnie tworzymy lepsze Krosno. Zaś pełnomocnik Komitetu Wyborczego Bronisław Baran zapowiada kampanię pozytywną i merytoryczną. Teraz o kolejnej inwestycji w regionie. Strefa ekonomiczna Dworzysko została oficjalnie otwarta. Zatrudnienie znajdą tam osoby nie tylko z wykształceniem technicznym. Park naukowo-technologiczny Rzeszów-Dworzysko zlokalizowany jest w zachodniej części Rzeszowa, niedaleko Przybyszówki i Miłocina. Pierwsze 60 hektarów terenów udostępnionych zostanie już niedługo inwestorom, którzy według planów będą mogli zatrudnić na początek blisko 1000 osób. Zainteresowanie inwestorów jest bardzo duże. Na chwilę obecną mamy zarezerwowanych już 20, prawie 4 hektary gruntów. Także jest to nominalnie prawie połowa terenu, który właśnie oddajemy do użytku. Znajdą się tu przedsiębiorstwa z różnych branż. Będą to przedsiębiorstwa z branż elektromaszynowej, branży informatycznej, przemysł kosmetyczny i wiele innych branż, o których nie mogę na ten moment wspominać. Dworzysko to w tej chwili największy i najbardziej atrakcyjny kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny na Podkarpaciu. Są tutaj ewidentne plusy, oprócz tych, o których wspomniałem, to jeszcze to, że przecież wiemy, że wiele miejsc w Polsce chce przyciągnąć inwestorów, ale nie mają tak pięknie przygotowanej strefy, jaką jest strefa Dworzysko, bo mamy i media, i drogi, w związku z tym tylko budować. Docelowo na całej strefie zatrudnionych zostać może nawet 3000 osób. Dla inwestorów przygotowane jest kolejne 25 hektarów gruntów. Ten teren już jest częściowo skomunikowany, dobudujemy tylko jedną drogę, część infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudujemy farmę ogni fotowoltaicznych o powierzchni 1 hektara i uregulujemy do końca rów numer 5 odprowadzający z całej zlewni Dworzyska wody opadowe. Jest planowane kilka tysięcy miejsc pracy na tym terenie, który oddajemy dzisiaj. Za rok postaramy się, żeby w drugim etapie przekazać następne prawie 25 hektarów terenu doskonale przygotowanego i uzbrojonego. A zawsze mamy świadomość, jeśli tu powstaną zakłady, ten teren się wypełni i zaplanowana ilość miejsc pracy, około 3-4 tysięcy na terenie, który przekazujemy, będzie także takim bodźcem prorozwojowym dla wielu inwestorów w terenie, kooperatorów, tych zakładów, które będą tu pracować. Rozpoczęcie pierwszych inwestycji w strefie ruszyć ma w terminie maj-czerwiec przyszłego roku. Natomiast już w styczniu strefa ma zostać częścią specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. W krośnieńskim szpitalu odbyły się 4. podkarpackie warsztaty endoskopowe, które w tym roku przebiegały pod hasłem laparoskopia w schorzeniach urologicznych. Pierwsza część warsztatów rozpoczęła się na bloku operacyjnym. Zostały przeprowadzone zabiegi laparoskopowe, które, jak podkreślają specjaliści, są lepszym rozwiązaniem dla pacjentów.
zamiast długotrwałego zabiegu na otwartą, że tak powiem, klasyczną operację, to chory leży niejednokrotnie 2 tygodnie czasu, a tutaj po 2-3 dniach idzie do domu. Te procedury, które będą wykonywane laparoskopowo, one są dla każdego chorego zbawieniem. Dlatego, że po pierwsze niewielka traumatyzacja, czyli mówimy zamiast otwartych cięcia i tak dalej, prawda, mamy tutaj te mało inwazyjną metodę operacyjną, która szalenie skraca czas pobytu chorego w szpitalu. Wiele nowotworów, które diagnozowane są u pacjentów dzięki wczesnemu wykryciu, może być wyleczonych. 80% chorób urologicznych to są choroby uroonkologiczne i do urologa należy rozpoznanie, ustalenie leczenia i wreszcie leczenie chorych na te choroby, którymi są rak nerki, rak pęcherza moczowego, rak gruczołu krokowego. Stosunek zapadalności do umieralności jest w naszym kraju i w całej Europie bardzo korzystny. To znaczy wielu mężczyzn umiera z rakiem gruczołu krokowego, a nie z jego powodu. Krośnieński szpital jest przygotowany na laparoskopowe leczenie pacjentów. Dla nas ważne jest to, żeby to, co robimy tutaj u nas, żeby lekarze rodzinni wiedzieli, gdzie kierować, że są takie metody, te metody są wykonywane również w Krośnie i chcemy to promować na całe województwo podkarpackie. Wykonujemy już coraz więcej zabiegów laparoskopowych. Już robimy to biele nerki, żylaki, niestąpione jądra, ale również guzy nerki, a teraz przygotowujemy się do radykalnej prostatektomii. Drugą częścią warsztatów była konferencja dla lekarzy rodzinnych. Organizatorami wydarzenia byli Krośnieński Szpital, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Oddział Krakowski oraz Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Krośnieńskiego Szpitala. 117 uczniów krośnieńskich szkół otrzymało stypendia motywacyjne. W tym roku samorząd Krosna przyznał 3 rodzaje finansowych wyróżnień. Czyli Semper in Altum za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe. Krośnieński Omnibus za wybitne wyniki w nauce oraz przyznawane po raz pierwszy stypendium młodego zawodowca dla najlepszych uczniów w zawodzie. Krośnieńskiego Omnibusa otrzymali m.in. Małgorzata Ziemniak z Technikum nr 1, Artur Pelczar i Dominik Grzędzielski, uczniowie Technikum nr 5, popularnego elektryka. Bardzo dużo pracy w to włożyłam, miałam świadectwo z czerwonym paskiem, miałam wyróżnienie w międzynarodowym konkursie. Ten tytuł jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ jest to wyróżnienie wielu lat pracy i wielu lat czerwonego paska, bo miałem praktycznie w każdej klasie. Biorąc pod uwagę ogólnie ile osób uczęszcza do szkół w Krośnie, no to jest to wyróżnienie. Magdalena Dubiel, uczennica 2 liceum ogólnokształcącego, otrzymała stypendium w kategorii Semper in Altum za znaczące osiągnięcia edukacyjne. Przede mną na razie liceum, po maturze studia prawnicze, pewnie Uniwersytet Jagielloński. Tak prywatnie jeszcze zaczęłam zajmować się coachingiem. Także trenowanie innych, motywacja, stawianie sobie i realizacja celów. A to już stypendyści młodego zawodowca dla najlepszych uczniów w zawodzie. To już jest taki start w przyszłość, coś mamy po tym technikum, jakiś konkretny zawód. Nie tak jak po liceum musimy dopiero wybrać kierunek na studiach. Technik już daje nam jakąś perspektywę na przyszłość, już jakiś konkretniejszy cel. To jest dobry start w przyszłość, na pewno jakieś aspiracje są większe i też lepsze patrzenie na studia, bo na pewno będziemy mieć łatwiej, jeżeli dostaniemy się na studia. Pierwszy rok przejść, dlatego że już jakieś podstawy wiedzy ekonomicznej w naszym przypadku akurat mamy. Zawodowców jest 34, to są stypendia, które przyznają dyrektorzy szkół. Przy oczywiście wsparciu budżetowym miasta. W ten sposób zwracamy uwagę na to, aby wysoki poziom kształcenia zawodowego przyczyniał się do tego, by młodzi ludzie znajdowali pracę, by też w ten sposób miasto przyciągało inwestorów zewnętrznych tutaj do nas, do Krosna. Program stypendialny jest jednym z elementów takiego ogólnego programu Ucz się w Krośnie,
który ma zaowocować tym, że jakość krośnieńskiej oświaty jest na takim poziomie, że zachęcamy ludzi spoza miasta, uczniów do przychodzenia do szkół krośnieńskich. Dzisiaj jest ich ponad 12,5 tysiąca wśród uczestniczących do wszystkich szkół. Natomiast dzięki temu, że mamy taką jakość, nie mamy problemu na przykład z malejącą demografią. Na stypendia miasto przeznaczyło w tym roku 200 tysięcy złotych. Wspólne ćwiczenia służb ratunkowych w Arłamowie, była ewakuacja turystów z płonącego budynku, skażenie chemiczne czy wypadek małego samolotu, który spada w grupkę bawiących się w parku. To są pokazy, 5 epizodów, bardzo rozległych epizodów, pokazujących całe spektrum możliwości działania Państwowej Straży Pożarnej, współpracy z jednostkami z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i spoza niego. Razem z policjantami, z ratownikami medycznymi, z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Będziemy pokazywali nasze działania, z którymi spotykamy się na co dzień. No na pewno nie w tak skomasowanym zakresie jak dzisiaj. Natomiast ponad 3 godziny pokazów przygotowanych od ratownictwa wysokościowego, ewakuacji hotelu ze względu na zamach terrorystyczny i pożar, przez pomoc w usuwaniu skutków wypadku masowego, spadnie samolot, będą ludzie poszkodowani. Będziemy także działać ekipą wodno-nurkową, płetwonurkowi będą poszukiwali ludzi, którzy spadli z pontonu. Mieszkamy w bardzo pięknym terenie i jednocześnie bardzo trudnym i niejednokrotnie akcje ratownicze, które wymagają użycia jednostek straży pożarnej, czy pogotowia ratunkowego, czy lotniczego pogotowia ratunkowego, prawda? Współdziałamy po to, żeby w jak najszybszym czasie dotrzeć do osoby poszkodowanej, udzielić jej pomocy. A wszystko to w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Współdziałanie Fundamentem Skutecznego Ratownictwa, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. I na koniec przenosimy się do Polańczyka, gdzie uroczyście zakończono sezon żeglarski. Najlepsi żeglarze startujący w Pucharze Soliny zostali nagrodzeni. Sezon żeglarski był bardzo udany. Nie było żadnych incydentów typu jakieś wypadki czy coś takiego. No, mieliśmy trochę żeglarzy z Polski, z Warszawy. Nawet mamy kilku kolegów tutaj, którzy przyjechali na galę, bo zajęli odpowiednie miejsca. Także no, wszystko jest udane. W tym roku gościliśmy najwięcej jachtów jak do tej pory z Polski. Tak? Byli to uczestnicy przede wszystkim Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, którym bardzo spodobał się nasz akwen. Składają deklarację, zresztą stali dzisiaj na podium również w dwóch klasach. Składają deklarację uczestnictwa stałego w przyszłym sezonie. Żeglarskie trofea zdobywane na Solinie są bardzo cenione. To ze względu na zmienne wiatry panujące na tym górskim akwenie, z którymi nie zawsze dobrze radzą sobie żeglarze jezior położonych na nizinach. Żeglarze, którzy przyjeżdżają z Mazur, nie zawsze sobie tutaj dobrze radzą, ponieważ tu jest bardzo specyficzne wiatry, odbijane od poszczególnych półwyspów, wiatry takie górne, które po prostu no, nie wszyscy żeglarze sobie radzą. Nawet był taki przypadek, że od 2 lat przyjeżdża tutaj kolega z Warszawy, 6-krotny mistrz Polski w długodystansowych regatach na Włocławku. No i miał problem kilka razy tutaj, nie mógł sobie poradzić z tym wiatrem. Także przyznał się później, że miał jednak problem trochę. W ciągu 4 miesięcy rozegranych zostało prawie 30 imprez, w tym Puchar Soliny oraz regaty o błękitną wstęgę Jeziora Solińskiego. Sezon zakończył rejs dla wytrwałych. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na naszej stronie www.tvobiektyw.pl. Zapraszam.